Znajdujemy się przy ulicy Rzeźniczej 4 w Krakowie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 imienia księdza kardynała Adama Stefana Sapiehy. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 miał właściwie w swoim życiorysie wiele siedzib. Jedną z ostatnich była Nowa Huta, osiedle Złota Jesień. Od 1998 roku znajdujemy się w budynku dawnego Technikum Geologiczno-Górniczego przy ulicy Rzeźniczej. W naszym zespole kształcimy w wielu zawodach i specjalnościach. Jeśli chodzi o technikum, jako szkoła średnia ponadgimnazjalna, kształcimy w zawodzie technik ekonomista i tu pojawiają się dowolne wybrane przez uczniów specjalności. To jest bankowość i finanse, zarządzanie i marketing. W zawodzie technik elektronik, również w zakresie wielu specjalności, to jest systemy i sieci komputerowe, mechatronika, mechatronika samochodowa, budowa, eksploatacja odnawialnych źródeł energii. Kierunkiem nowym, bo istniejącym od 3 lat, ale już takim, który zyskał sobie uznanie wśród młodych ludzi i ich rodziców, jest technik obsługi turystycznej. W takim zawodzie również kształcimy. Jeśli chodzi o zaś szkoły ponadgimnazjalne, w których można uzyskać zawód, jest to zasadnicza szkoła zawodowa i tu dominują przede wszystkim sprzedawcy w 2-letniej zasadniczej szkole zawodowej, ale również kształcimy w każdym dowolnie wybranym przez młodego człowieka zawodzie w klasie wielozawodowej. I tutaj rozbieżność i wahania naszej oferty są od cukiernika, kucharza małej gastronomii poprzez zawody mechaniczne, mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, elektryk, ale jest również i malarz, tapeciarz i fryzjerka. W tej klasie odbywają się zajęcia z pracowni elektrycznej i elektronicznej oraz automatyki. Na tych zajęciach uczniowie uczą się pracy z przyrządami, dokonywania pomiarów różnych urządzeń elektronicznych, elektrycznych i automatyki oraz umiejętności łączenia różnych obwodów elektrycznych oraz wykonywania pomiarów. Po kilku zajęciach, kiedy złapią podstawy, a nie są to trudne rzeczy, większość jest bardzo zainteresowana. Na samym początku ci, którzy rozpoczynają zajęcia, być może są troszkę zdezorientowani i zestresowani, ale potem widzę, że zajęcia na pracowni wciągają większość uczniów i z zainteresowaniem wykonują ćwiczenia, jako że to są bardzo praktyczne rzeczy, które później w życiu przydają im się. Wszystko, czego nauczą się na pracowni, jest im pomocne później w pracy w zawodzie elektryka czy elektronika. Oczywiście, że nie jest to wszystko, co muszą umieć i później w zakładzie pracy zdobywają dalszą wiedzę, szczegółową już. Natomiast te podstawy, które powinni mieć, otrzymują właśnie tutaj na zajęciach na pracowni elektrycznej i elektronicznej. W naszej szkole można kontynuować naukę po zasadniczej szkole zawodowej w technikum uzupełniającym i tu zdobyć maturę w techniku handlowcu. Można również zdobyć wykształcenie w szkole policjalnej i tutaj najpopularniejszym zawodem jest technik BHP. W tej klasie odbywają się zajęcia z kilku przedmiotów. Najważniejszym przedmiotem jest sprzedaż towarów, towaroznawstwo oraz organizacja sprzedaży, szczególnie dla klas, które uczą się w zawodzie sprzedawca. Na tych zajęciach uczniowie uczą się takich profesjonalnych czynności, które przygotowują w późniejszym etapie do zawodu sprzedawcy, konkretnie obsługi kas fiskalnych, obsługi metkownicy, obsługi ze skanerem oraz obsługi z wagą. Dla osób, które po raz pierwszy przychodzą i zaczynają pobierać naukę w tym zawodzie, jest to trudne, szczególnie jeżeli chodzi o kasy fiskalne, ale po kilku zajęciach, kiedy opanują już czynności związane z klawiaturą,
Te zajęcia raczej nie tylko, że są trudne, ale wręcz przyjemne. Osoby, które przychodzą, przynajmniej ja takie mam odczucie, od dłuższego czasu bardzo chętnie uczą się tego zawodu, wybierając go, są jakby już przygotowane psychicznie, że w przyszłości będą go wykonywać i starają się jak najlepiej te zajęcia wykonywać, podejmować. W związku z tym uważam, że dla nich to jest taka, można powiedzieć, przygoda z kasą, która potem przyłoży się wymiernie już na pracę w zawodzie. Na co dzień klasy te mają 2 dni praktyki, więc to, co tutaj podczas 3 dni uczą się, mogą przełożyć w praktyce już podczas praktyki w hurtowniach, w sklepach, czy powiedzmy w innych placówkach handlowych. Czyli nie muszą czekać już, aż skończą szkołę i dopiero później wykażą się swoimi umiejętnościami, tylko właściwie można powiedzieć, już od pierwszych miesięcy mogą pokazać swoje umiejętności, które nabyli w szkole na sprzęcie dotykasowym. W szkole młodzieżowej w 16 oddziałach uczy się 421 uczniów. Natomiast w szkole policjalnej dla dorosłych obecnie uczy się 17 słuchaczy, bo 19 już skończyło szkołę 2 tygodnie temu, kończąc 3 semestr. Także jest to taka bardzo przyjazna liczba młodych ludzi wędrujących w tym budynku, ponieważ średnia liczba uczniów w klasie to jest 25 osób. To jest taki standard europejski, myślę, bardzo dobry do możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności. Zajęcia z wychowania fizycznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 wyglądają dosyć interesująco, gdyż nasza sala gimnastyczna jest dosyć sporych rozmiarów, parkiet jest nowy, więc gra układa się dosyć całkiem nieźle i można robić dużo ciekawych rzeczy, pomijając takie klasyczne sporty jak siatkówka, piłka nożna czy koszykówka. Dodatkowo tutaj od tego roku, gdzie się teraz znajdujemy, będzie funkcjonowała sala do sportów walki. Zajęcia będę prowadził praktycznie od zera, także uczniowie nie muszą się martwić, że jakiś wysoki poziom tutaj prezentujemy. Dodatkowo również nasza szkoła współpracuje z krakowskim ośrodkiem sportu. Tutaj w zasadzie 100 metrów od naszej szkoły znajduje się basen. Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach, wszystkie klasy pierwsze uczestniczą w zajęciach, uczą się tam pływania również od zera, także jest szansa nauczyć się podszkolić. Jak nie nauczyć, to podszkolić swoje umiejętności pływackie. Dodatkowo uczestniczymy również w różnych zawodach, w zawodach piłki siatkowej, w zawodach strzeleckich, w zawodach piłki nożnej. W tym roku planuję również uczestnictwo w zawodach tenisa stołowego, także spektrum zajęć jest dosyć szerokie. Zarówno, nie wspomniałem jeszcze o zajęciach pozalekcyjnych, które się odbywają w naszej szkole, z piłki nożnej, zajęcia dodatkowe SKS, z piłki siatkowej, zajęcia dodatkowe dla chłopców, dla dziewcząt, także jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje uczniów. Jeżeli uczniowie wychodzą z inicjatywą otwarcia jakiegoś nowego SKS-u, nowej tematyce, jesteśmy otwarci i gotowi do współpracy, także. Uczniowie do zajęć psychofizycznych podchodzą różnie. Generalnie raczej zauważona jest tendencja do tego, że WF jest bardziej lubianym przedmiotem. Uczniowie, myślę, że przez to, że dosyć szeroki dostęp do informacji, mają świadomość tego, że ma to jednak wpływ na ich samopoczucie, na ich kondycję, nie tylko na lekcjach, ale również poza lekcjami. Zaczynają, myślę, przywiązywać większą wagę do tego, głównie jak wyglądają i jak sobie radzą na porównaniu do rówieśników. Więc myślę, że tendencja jest zwyżkowa, uczniowie bardziej się zaczynają interesować zajęciami, bo zajęcia stają się coraz bardziej ciekawsze. Zazwyczaj staramy się robić to w ten sposób, że wymienność zajęć, wymienność tematów, także nie staramy się trzymać stricte jednego tematu. Nawet jeśli klasa jest głównie zainteresowana tematyką piłki nożnej, staramy się delikatnie wprowadzać jakieś inne dyscypliny. Czasem się to udaje, czasem się to nie udaje. W każdym razie staramy się robić tak, żeby zajęcia były zróżnicowane. Aczkolwiek myślę, że w naszej szkole na dosyć niezłym poziomie jest piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna halowa chłopców. Myślę, że stoi na niezłym poziomie. Chciałabym, aby zespół szkół kojarzył się z nowoczesną, ale i przyjazną szkołą. Rodzicom w klasach pierwszych uczniów mówię, że w budynku tym ich dzieci powinny czuć się bezpieczne. Oprócz oczu nauczycieli, pracowników obsługi, czuwa też oko kamery. Obiekt jest bowiem monitorowany.
Chodzi mi o to, aby placówka była kojarzona z bardzo przyjazną do nauki, zdobycia edukacji na poziomie średnim, zdobycia zawodu, ale również i bezpieczna, przyjazna dla tych ludzi, którzy są w takim wieku okresu dojrzewania i to jest trudny okres dla młodego człowieka, kiedy zmienia on szkołę z gimnazjum na średnią. W tej klasie, w naszej pracowni przeprowadzamy zajęcia takie jak organizacja pracy w hotelarstwie, obsługa ruchu turystycznego, podstawy turystyki, czyli wszystkie przedmioty zawodowe związane z turystyką i hotelarstwem. Uczniowie uczą się rzeczy konkretnych i praktycznych, które później będą im potrzebne w pracy, na przykład obsługi klienta, sprzedaż biletów, organizacji imprez turystycznych, zamawiania usług cateringowych na przykład, no wszelkiego rodzaju rzeczy też związane właśnie z obsługą ruchu turystycznego. Myślę, że uczniowie chętnie przychodzą na takie zajęcia, ponieważ są to zajęcia praktyczne, a więc mają tutaj okazję na recepcji wypełniać formularze, sprzedawać konkretne pokoje. Przerabiamy też zadania takie jak organizacja imprezy turystycznej, kalkulacja kosztów imprezy turystycznej, które potem no, są przydatne w pracy, więc oni idąc już potem ze swoim CV do jakiegoś biura podróży, składając papiery, mają już pewną wiedzę, nie są zupełnie laikami w tym temacie. No, nasze zajęcia też, część jest wiadomo praktyczna, jest też duża część teorii, ponieważ no, wiadomo musi być teoretyczne wprowadzenie. Natomiast myślę, że mają dużo bardziej ułatwioną pracę uczniowie takiego, absolwenci technikum turystycznego, jeżeli idą do biura pracy, ponieważ mają praktyki. Tutaj przy stanowisku w pracowni odbywa się część jakby praktyczna, ale też mają miesięczne praktyki w hotelach i znanych w Krakowie oraz w biurach podróży, także mają też jakieś konkretne pojęcie. No i nasi uczniowie też po praktykach dostają już konkretne propozycje pracy, na przykład jeśli się sprawdzają, więc mamy już kilka przypadków, kiedy na wakacjach uczniowie klasy drugiej czy trzeciej zostają zatrudnieni na umowę zlecenie przez biuro podróży lub hotel. W szkole dysponujemy bazą internatową dla 103 uczniów. Każdy z mieszkańców internatu może żywić się tutaj w całodziennym wyżywieniu, to jest śniadanie, obiad i kolacja. Natomiast młodzież szkolna, uczęszczająca na zajęcia, nie mieszkająca w internacie, może sobie wykupić obiady. Bardzo smaczne, sama jadam czasami. Dążę do tego, aby szkoła była schludna i czysta. Przeprowadzono tu w ostatnich latach wiele remontów, aby była wyposażona w miarę nowocześnie, żeby baza dydaktyczna była stale rozwijana. Ale przede wszystkim też nasza praca skupia się na tym, aby szukać coraz lepszych, nowocześniejszych miejsc praktyk dla młodych ludzi, aby nasza współpraca z pracodawcami układała się poprawnie, właściwie, żeby młodzi ludzie czuli, że zdobycie zawodu to nie tylko nauka w ławce szkolnej, ale umiejętność pogodzenia, wykorzystania zdobytej wiedzy w szkole z pracą na warsztatach, z zajęciami praktycznymi, które odbywają pracodawców w przypadku uczniów szkoły zawodowej, ale również przy współpracy w czasie miesięcznych praktyk zawodowych, jakie odbywają uczniowie techników w bankach, firmach, przedsiębiorstwach, korporacjach. W ramach pracowni komputerowej odbywają się zajęcia z przedmiotu pracownia ekonomiczna. Uczniowie na zajęciach pracowni ekonomicznej uczą się praktycznego zastosowania programów finansowo-księgowych. Bazą tego przedmiotu jest przedmiot rachunkowość przedsiębiorstw oraz przedmiot ekonomika przedsiębiorstw. Myślę, że każde początki pracy z nowym programem stwarzają trudności uczniom, natomiast w momencie takim, kiedy uczniowie już poznają bazę działania programu, nie sprawia im to większych trudności. Stosunek uczniów do zajęć pracowni ekonomicznej jest bardzo poważny. Przychodzą na zajęcia prawie wszyscy, przychodzą przygotowani i rzeczywiście poważnie traktują ten przedmiot. Ten przedmiot jest przedmiotem bardzo praktycznym. Uczy obsługi programów finansowo-księgowych,
które są wykorzystywane potem w pracy każdego ekonomisty. Także uważam, że jest to jeden z ważniejszych przedmiotów przygotowujących uczniów do dalszej pracy w zawodzie technika ekonomisty. Rzeczywiście Wigilia jest jedną z uroczystości największych, bowiem na niej oprócz uczniów w zespołach klasowych, gdzie są spotkania opłatkowe, pojawiają się i nauczyciele emerytowani, pracownicy szkoły, pracownicy administracji, którzy byli przez lata związani z tą placówką. Pojawiają się na tych spotkaniach przedstawiciele rodziców oraz absolwenci. Zaangażowanie młodych ludzi w przygotowanie takiego spotkania jest dobrym początkiem pracy wychowawczej. Oni rzeczywiście mobilizują się, żeby ubrać stoły, żeby zakupić świece. Panie z kuchni pomagają w przygotowaniu takich symbolicznych potraw. Jest to jedna rzeczywiście z najmilej odbieranych tutaj tradycji. To spotkanie zawsze trwa dość długo i generalnie przez cały karnawał o nim się dużo mówi. Rokrocznie, kiedy spotykam się z uczniami, którzy rozpoczynają tutaj naukę, uczniami klas pierwszych, zawsze cytuję im słowa Jana Pawła II, które skierował do Polaków, do Krakowian, mówiąc o swoim wielkim poprzedniku i nauczycielu, księdzu kardynale Adamie Stefanie Sapieże. Powiedział on, aby ta wielkość trwała i tworzyła przyszłość narodu i kościoła na tej polskiej ziemi. Ja przyjęłam sobie to za motto pracy wychowawczej w tej szkole. Jako dyrektor, kiedy widzę młodych ludzi po raz pierwszy, cytuję te słowa, podkreślam bowiem, że kardynał Sapieha to wzór Polaka i obywatela, wzór ucznia i studenta, patrioty, księdza. I kiedy spotykam się z uczniami w auli szkoły, kiedy wręczamy im świadectwa ukończenia klasy czwartej, gdy są zaraz przed maturą, motto to cytuję ponownie. Każdy z nich, gdzieś tam w swoim sumieniu, poddaje rozmyślaniom pewnie, co skorzystał przez te 4 czy 3 lata nauki w naszej placówce. Nazywam się Elżbieta Kosacka, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie. Wszystkich gimnazjalistów serdecznie do tej szkoły zapraszam.